I z tej perspektywy to ciało, które dostała taka osoba, jest doskonałe. I niezależnie od tego, czy jest ono grube, chude, w pełni sprawne, czy nie, jest w pełni doskonałe dla celu, dla którego ma służyć. Zobaczcie, jakim widokiem przywitał mnie dzisiejszy poranek. I zaraz wychodzę na rynek. A gdzie? To się za chwilę okaże. I czy wy już wiecie, gdzie ja idę? Gdzie ja jestem dzisiaj? I ta piękna kamienica w słońcu. Drewniany gąt porośnięty mchem i ten zapach takiego starego drewna. Już pewnie wiecie, gdzie jestem. Na rynku w Kazimierzu nad Wisłą. Tak więc ostatnio mówiłam, żeby dbać o te nasze pojazdy, dane nam pod opiekę, żeby wyprowadzać je często z garażu, bo one bardzo to lubią. Wyprowadzać tak, jak ja dzisiaj to zrobiłam, kolejny raz. Bo one to lubią i do tego zostały stworzone. A jak tylko stoją w garażu, to niszczeją. Ale to nasze ciało to nie tylko fizyczność, ale i duch. I właśnie tego ducha dzisiaj przyjechałam nakarmić do Kazimierza. I przeczytam wam teraz cudowny cytat, mój ulubiony, z książki Marii Kuncewiczowej Dwa Księżyce. Może w ogóle są dwa księżyce. Jeden dla tamtych, drugi tylko dla nas. Czemu przyjechałam do Kazimierza? Bo tu rozgrywa się akcja mojej ulubionej książki Dwa Księżyce Marii Kuncewiczowej. Bo to miasto z duszą. I tak zapragnęło mi się zobaczyć te wszystkie uliczki tak pięknie opisane w książce. Przejść się nimi i nasycić tymi widokami na żywo. Chciałam coś powiedzieć, ale zaskoczyły mnie te przepiękne kuranty i nie chciałam im przeszkadzać. Przyjechałam tutaj do Kazimierza wczoraj i zobaczcie, co pięknego kupiłam. Był tutaj wczoraj cudowny targ. Mnóstwo tutaj straganów rozstawionych, muzyka grała, kolory i regionalne wyroby. I kupiłam taką kurkę. Miał być kogut, ale przez to jest słodki, ręcznie robiony. Kupiłam ją od takiej babci,
która długo opowiadała, jak zrobiła sama tą kurkę, jak haftowała ten wzór, jak pięknie zrobiła główkę na szydełku. No cudowny to wyrób. I kupiłam również taką zapaskę od drugiej babci, która miała stragan obok. Nie wiem, czy czytaliście książkę, ale w książce pani ministrowa chciała kupić taką zapaskę od gosposi, ale ona nie chciała jej tego sprzedać. Tą zapaskę babcia chciała sprzedać i dlatego ją kupiłam. Jest cudowna. Nie wiem, czy ją dobrze będzie widać. Babcia mówiła, że 2 tygodnie zajmuje jej zrobienie takiej zapaski. Robi ją na krośnie. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda krosna. Zajmuje prawie cały pokój. Niesamowicie pracochłonny wyrób. Jedzie ze mną do domu. A wiecie, jak pachnie wełną? Cudowne. Już go kocham. Jak tędy idę, to czuję cały ten świat lat 30. ubiegłego wieku. Te dorożki, ten gwar i te dwa światy, które wtedy tu współistniały. Czujecie ten klimat lat 30. Turkot kół, wozów i kopyt końskich na tym bruku. Ten gruchot gołębi. Teraz, jak ślepy Michał mówi do Jeremiego, pali się gdzieś. I to zdziwienie Jeremiego. I dopiero gdy zobaczył, że rzeczywiście się pali, mówi: oto człowiek, który nie widząc ogląda. Wracając do tego ciała, dlaczego w pierwszej części filmu powiedziałam, że temat może być trudny? Bo po pierwszej części i patrząc na początek dzisiejszego filmu, temat może wydawać się łatwy i przyjemny. Ano dlatego, że z perspektywy osoby, która dostrzega już ten cud, że te atomy i te inne cząsteczki, które w 99% składają się z pustki, poskładały się właśnie w to ciało, to dla tej osoby ten temat będzie wyglądał zupełnie inaczej. A dla takiej, która tego jeszcze nie widzi, zgoła odmiennie. Bo patrząc z punktu widzenia osoby, która ten cud już dostrzegła, nie będzie szokującą informacją, że każdy z nas dostaje takie ciało, jakie jest mu potrzebne do przeżycia doświadczeń, po które tutaj w tym życiu przyszedł. I z tej perspektywy to ciało, które dostała taka osoba, jest doskonałe.
I niezależnie od tego, czy jest ono grube, chude, w pełni sprawne, czy nie, jest w pełni doskonałe dla celu, dla którego ma służyć. Patrząc na ten przepiękny widok, przeczytam wam jeszcze jeden cytat z mojej ulubionej książki Dwa księżyce. A przecież szept boskości przedziera się przez hałasy niezliczonych stworzeń, przez szum wszystkich liści żywych i umarłych. Należałoby chyba usłyszeć bodaj słowo, należałoby wiedzieć. A patrząc z punktu widzenia osoby, która tego cudu jeszcze nie dostrzegła, powiedzmy, że to jestem ja, czyli mam za krótkie nogi, za mało włosów, za dużo zmarszczek, pajączki na nogach, to jak to ciało ma być doskonałe? Jak zamknę oczy, to czuję cały ten klimat lat 30. Turkot kół, dźwięk kopyt końskich na tym bruku, zapach tego drewna, gruchanie gołębi. Czujecie ten klimat? Wiem, że może brzmieć to jak szaleństwo, ale na pewnym etapie ta sama akceptacja i to ukochanie siebie przychodzi. Może na początku jest cierpienie, jest płacz, ale trzeba przebyć tą drogę do odnalezienia siebie i tego zrozumienia.